2 projekt zarządu. Paragraf 1. Rozszerza się zakres rozporządzenia pod nazwą wydawanie biletu na razie dzień 3 kwietnia do roku 16 stron nakład 8 egzemplarzy, kwota 31 tysięcy o zapis obsługa strony internetowej. Paragraf 2. Zmienia się zakres rozporządzenia pod nazwą Państwowa Straż Pożarna JRPG 7 sprzętu ratowniczego gaśniczego kwota 10 tysięcy na zadanie pod nazwą Państwa Straż Pożarna JRG 7 zakup sprzętu łączności kwota 7 tysięcy złotych. Paragraf 3. W paragrafie 1. Nie mamy pieniążków tutaj uwzględnionych na obsługę strony internetowej, a niestety na bieżąco cały czas dochodzą nam pisma, informacje, które są dołączane i wyświetlane na stronie internetowej, jak i opieka tej strony internetowej. Tutaj z panem członkiem zarządu Mateuszem Roszczem i panem Pawłem Wójcikiem, którzy mniej więcej, ja jak przewodniczący komisji informacji, to też przedstawiam, no, musimy zapłacić za, jakby za pracę, zadbanie o tą stronę około 1500 zł. To jest kwota, która nam na dzień dzisiejszy wystarczy bez możliwości naruszenia pieniędzy, które są jakby przedłożone na biletyn w momencie startowania o wyłonienie wykonawcy, który będzie drukował nam bilety, więc w takiej kwocie możemy sobie na dzisiejszy pozwolić, jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty i ta kwota będzie niższa, no to wtedy pozostaną nam środki na obsługę tej strony internetowej. W innym przypadku będziemy musieli jakoś w inny sposób starać się pozyskać środki na opłacenie osoby, która obsługuje stronę internetową. To jest do paragrafu 1. Do paragrafu 2. To jest forma tego wniosku od Straży Pożarnej. Zmiana paragrafu wydatkowania tych pieniędzy. Dajemy na to, na co sobie pozwoli Straż Pożarna życzy, aby nam to, co jest najbardziej potrzebne. Sukcesywnie tak sobie robimy. To było konsultowane z panem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, który nie będzie tej krzyku. Na stadionie, że coś jest nie tak. Albo jakieś uwagi. Ja się nagrało, życzę. Dobrze. Proszę bardzo, otwieramy dyskusję. Pan Paweł Wójcik, pan Bogusław. Uwaga, w zapisie tam obsługa, bo obsługa. No to obsługa. Obsługa strony internetowej. Dobrze, tu mamy tajemnokę. Tam jest zabrudzenie, że pan bardzo odpowiedzi. Zaczynamy. Proszę bardzo, pan Rafał Wiś. Kto będzie prowadził obsługę strony internetowej? Kto będzie prowadził? Prowadzi ją na bieżąco cały czas ten sam pan Kamil Kosz, który no, od stycznia jakby prowadzi to bez umowy tutaj. No nie mamy żadnej umowy, więc nie mogę nam to prowadzić, ale musimy w końcu po prostu jakieś pieniądze przekazać na to, żeby tą stronę nam obsługiwało. Wilkosz. Są dokumenty tutaj w tej liście, że pan radny sobie życzy. To pani inspektor przekaże tutaj. Czy ewentualnie no, możemy zaprosić pana Kamila, jak pan radny sobie chciałby porozmawiać, ale on jeszcze może to powiedzieć, że jest niepamiętał, daj bo. No nie, no to jest takie oczekiwania ma. Dobrze, czy są jeszcze jakieś inne głosy dyskusji? Dziękuję bardzo, przystąpmy do procedowania. Teresa, poparciem druku 532, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.